Popolare Europeo. La parola all'onorevole Boni per 1 minuto e 30. Prego. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, udało się dla programu Prawa i Wartości pozyskać w parlamentarnej propozycji 3 razy więcej środków, przeszło 2 miliardy euro. Udało się wyodrębnić filar wartości unijne z 850 milionami euro dla organizacji działających lokalnie i regionalnie. Udało się uprościć procedury dostępności środków bez nadmiaru biurokracji, z możliwością wsparcia codziennych działań organizacji, z przejrzystością rozliczeń. Udało się tak opisać tworzenie punktów kontaktowych w krajach, że nadrzędną będzie zasada bezstronności. To oznacza, że rządy niechętne organizacjom obywatelskim nie będą miały wpływu na przyznawanie grantów i tak idących przecież bezpośrednio z budżetu unijnego. Udało się stworzyć rezerwę w wysokości 5% rocznego planu, by wspierać dodatkowo NGOsy tam, gdzie naruszane są demokracja i praworządność, tak by prowadzić demokratyczny dialog także z tymi, którzy inaczej widzą problemy. Udało się znaleźć konkretne rozwiązanie, by rozwijać europejskie wartości, demokrację jako proces uczestnictwa obywateli w podejmowaniu decyzji, praworządność jako fundament porządku państwa, niedyskryminację jako podstawę ładu społecznego. To droga do wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego. Silne, niezależne społeczeństwo obywatelskie to jedyna odpowiedź na groźbę zawłaszczenia społeczeństwa przez państwa, takie, które krok po kroku idą w stronę autorytaryzmu. Dziękuję bardzo, grazie mille collega. Adesso a nome del gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici la parola all'onorevole Chienge per 1 minuto e 30. Prego, Cécile. Grazie Presidente. Investire nei diritti e valori dell'Unione Europea, nei cittadini e nell'uguaglianza significa investire.